Cześć, tu Paweł z Piwnego Klubu. Kolejna degustacja, będzie trochę prywaty. W tle możecie słyszeć dźwięk, tam ktoś ćwiczy. Stwierdziłem, że nie będę prosił o wyciszenie, może jakieś pozytywne dźwięki do Was też dotrą. Dobrze, dzisiaj piwo w moim ulubionym stylu, już pewnie wiecie w jakim. Tak, kolejny American Lager będzie tym razem. Ale będzie też trochę prywaty do osoby, która uważała to piwo. Może zdradzę od razu, nie będziemy... W ogóle nagraliśmy film o tym, że no mało tego stylu, że no jakoś tak nie powstaje za dużo piw w tym stylu. Jep! Nagle 4 pod rząd, bo to Pinta wypuściła. Piwo, które będziemy testować, chyba u Harpaganów też się pojawiło. No było kilka. Dobrze, może przejdźmy do rzeczy. Browar Fortuna, Miłosław, Chmielowy Lager. Ostatnio trochę było o tym piwie, że wow, że znowu waży śmiało, ale jednocześnie tak właśnie w kierunku takim no zdecydowanie kraftowym. Piwowar Browaru Fortuna Marcin Ostajewski to jest osoba, która jest odpowiedzialna między innymi za to piwo. Ale właśnie zanim do piwa przejdziemy, to prywata. To jest chleb. Tak, to jest chleb upieczony przez nas w domu. I tutaj, Marcin, bardzo Ci dziękuję za to, że odpowiadałeś cierpliwie na moje kretyńskie pytania. Te pytania to były poziomu, nie wiem, czym się różni chmiel od słodu chyba. Były takie naprawdę podstawowe pytania, jak zrobić zakwas, jak tam chleb i tak dalej. Już przez mgłę dało się wyczuć, że już, stary, no już Ci 3 razy odpowiadałem, ale nie, odpowiadał do końca. Także takie prywatne oczko do Marcina. Dziękuję Ci i no więcej pewnie pytać nie będę. Teraz już kwestia zgłębiania technik robienia chleba i różnych receptur. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Pozwoliłem sobie na taką prywatę. Myślę, że... No. Miałem taką potrzebę. Dobrze. No to przejdźmy do piwa. Tu litości nie będzie. Ocenię je no, obiektywnie, postaram się. Styl mój ulubiony, jak dobrze wiecie, jeden z moich ulubionych, no bo to nie jedyny ulubiony, ale bardzo, bardzo, bardzo lubię słodowe jednocześnie, chmielowe, amerykańskie lagery. Chmielowo? Chmielowo. Oj, nie zmoczyłem szkła, ale myślę, że nie będzie to problemem. Ładne, już widzę, że ładne. Piękna piana, oczywiście klarowne, bardzo klarowne, ciemne dość. Spodziewam się jaśniejszego piwa, takie bursztynowe. Piękna piana, bielutka, drobniutka, no wygląda to zacnie, mam nadzieję, że to widzieliście. Dobrze, piwo będzie nam się troszeczkę ogrzewać, przeczytam. Piwo o rzeźkim charakterze, ale treściwe w smaku i aromacie. Udało się to uzyskać dzięki kompozycji amerykańskiego chmielu dodanego na zimno i sporemu udziałowi słodu monachijskiego. No właśnie stąd pewnie ciemniejsza barwa i stąd pewnie też będzie takie uczucie słodowe. Mam nadzieję. Wyraźna chmielowe, cytrusowo-topikanym charakterze i słodowo-podłowe wyróżniają piwo i sprawiają, że z chęcią sięga się po następny, czyli pod pijalność, rozumiem, wysoka. 17 EBC, barwa goryczka 27 IBU, temperatura serowania 4,6. No, okej. Piwo jasne dolnej fermentacji, pasteryzowane. Składniki: woda, słód jęczmienny, pilzneński, monachijski. O, nie ma słodów karmelowych, nie ma, no ale okej. Mosaic, chmiele, Mosaic, Citra, Azakka. I drożdże. Jakie drożdże? Marcin, jak oglądasz, to proszę napis. No pewnie, chociaż nie, to nie jest takie oczywiste, no na pewno dolniaki. Ekstrakt 10, alkohol 4,5. Desitka, taka amerykańska desitka. No super, super. Dobrze, no... Niuchnijmy zatem. Lagerowy aromat. Bez sensu to jest, ale... Nie, bo leciutko taki metaliczny, ale taki... W kierunku takim... Taki słód, ale dla mnie jest mało amerykański ten aromat. Ja czuję przede wszystkim taki charakter lagerowy, słodowy. Troszkę jestem zawiedziony. Spodziewałem się, że będzie jednak tam amerykańskie chmiele będą jednak buchać. Mozaik, Citra, no w życiu. W ogóle gdybym w ciemno powąchał, to bym stwierdził, że no, jakiś lager niemiecki może. Nie czuję tych amerykańskich chmieli. Może tak trafiłem. Spróbujmy. Jest podbudowa słodowa, jest goryczka już w pierwszym łyku. Nie jakaś ogromna, ale jest. Ogromny plus za to. Kurde, no. Smakuje naprawdę jak prawilny, dobry lager. Ale raczej bym powiedział, że to jest, nie wiem, niemiecki lager. Na pewno, no, czeski bez diacetylu, ale też być może. W życiu bym nie powiedział, że to jest... Znaczy, przepraszam, to jest chmielowy lager. Okej, to nie jest napisane, że to jest American lager, ale jak patrzę na chmiele, Mosaic, Citra, Azakka, no to w życiu bym nie powiedział. Aczkolwiek piwo jest bardzo dobre. Dobre. Nie, no bardzo dobre. Znaczy, jak stosunek jakości do ceny, to w ogóle super. Ale jednak, znowu, goryczka to naprawdę super. Goryczka i podbudowa słodowa, moim zdaniem, perfekt. Naprawdę. Bardzo stylowe, bardzo fajnie. Ale kurde, no brakuje mi jednak... Wydaje mi się, że po prostu mało tych chmieli było. Ja rozumiem, że no to piwo kosztuje, kurde, 4 chyba, nie wiem, mniej nawet pewnie, za 3-4 zł, a nie 8 albo 10, tak? Z czegoś to musi wynikać. Na pewno nie z jakości składników, tylko po prostu pewnie trochę mniej tych chmieli poszło. Chmiele, jak wiemy, są najdroższym składnikiem piwa. Czy może nieproporcjonalnie, chociaż pewnie też, ale sam sobie chmiel po prostu jest drogi. Znaczy, ja bym podsumował dość krótko. Fajny lager, ale no może gdzieś tam majaczy, ale to bardziej w kierunku takiej... On jest chmielowy, ale w życiu bym nie powiedział, że taki chmiel użyty. Bardziej w kierunku takich kwiatowych, trochę może ziemistych, ale bardziej kwiatowych aromatów. Znaczy, powiem tak, z tą pijalnością też bym nie przesadził, bo ta goryczka dla, powiedzmy, Janusza czy Grażyny, ona będzie wysoka. Powiem tak, z wielką przyjemnością bym to piwo powtórzył, naprawdę, natomiast nie nastawiając się na to, że ono jest chmielone amerykańską. Jeżeli... Powiem tak, dla mnie w Żabce czy gdzieś w takim, no, mniejszym markecie zwykle gdzieś brało się piwa z Grodziska, prawda, były dostępne czasami jeszcze, jak były dobre amerykańskie pszeniczne z Żywca, no bo nie było kraftu, to piwo dołącza do tej pierwszej kolejki. Jeżeli będę w Żabce, no to pewnie złapię sobie grodziską apę i to. Piwo jest bardzo dobre, natomiast zdecydowanie nie ma tego charakteru amerykańskiego tutaj. Ale naprawdę, jest goryczka, jest słodowa. Leciutko może za cienkie, w sensie, no ale to jest desitka, to jest dziesiątka, tak? W sensie ta podbudowa słodowa mogła być ciut większa, ale nie, jak na dziesiątkę, na pewno, że tak powiem, może nie w stylu, ale no, zgodnie z tym, co zapowiada ekstrakt. Podsumowując, bardzo mi smakuje, naprawdę, jest dobre, jest goryczka, jest fajnie, ale brakuje mi tego amerykańskiego charakteru. Teraz czuję jakby na tym aftertaście taki grapefruit, taką goryczkę właśnie z grapefruita. Jest ok, ale w aromacie no niestety nie. Moja ocena, oczywiście spróbuję pewnie jeszcze z kilka butelek w najbliższym czasie, bo piwo mi naprawdę smakuje. Wydaje mi się, że trochę więcej chmielu amerykańskiego na aromat by się tu przydało, ale generalnie naprawdę szanuję. W ogóle nie wszyscy pewnie wiecie, Marcin Ostajewski, Browar Fortuna to jest taki... Pewnie będę szkalowany za co powiem, ale to jest taki, kurde, twór. No z jednej strony browar jednak nie do końca rzemieślniczy. Też ja odcinam się od podziału rzemieślniczy, regionalny, no ale to nie jest taki właśnie malutki, kraftowy browar. No to jest jednak większe przedsięwzięcie. A powstają tam sztosy, tak? No KOMES, wymrażany KOMES, dobra, no sztosy, wymrażany KOMES, no sztos bez dwóch zdań, tak? KOMES sam w sobie, super porter bałtycki. Zresztą mamy w planach degustację porównawczą dwóch fajnych porterów, uważam niezłych, z browarów łódzkich i właśnie KOMES-a. Chociaż może tak trafiliśmy ostatnio z tymi browarami łódzkimi, bo całkiem fajnie wpadły. Dobrze, kończąc, żeby nie była przydługa ta recka, tak, zalecam, natomiast nie nastawiajcie się na amerykańskie chmiele. Tyle z mojej strony, do zobaczenia na kolejnej degustacji. Trzymajcie się, czas, znowu sobie przypomniałem. Like i sub. Pamiętajcie, jeśli jeszcze nie daliście, to dajcie nam lajka, dajcie nam suba. Już się nauczyłem, nigdy, prawda, w tym suszalu tak jakoś bardzo tak socialowo nie działałem, zawsze skupiałem się na piwie, a mi tam Paweł przypomina, żebro lajki, żebro suby, pamiętaj. Także żebro lajki, żebro suby dla nas, dla Browaru Fortuna. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla Marcina Ostajewskiego za piwo. Piwo sobie kupiłem, ale za to, że to piwo stworzył i za to, że pomógł nam swoją wiedzą przy pieczeniu chleba. Polecam kontakt z Marcinem, ale Ci teraz dałem naprawdę super postać. Pozdrowienia, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.